W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Wam, jak korzystać z systemu Cloud A, albo po prostu Cloudy. Zacznijmy od logowania. Wchodzimy na stronę, podajemy swój login, jak i hasło, które otrzymamy na naszą elektroniczną pocztę. Super! Ale hasło pewnie składa się z losowych symboli, które ciężko zapamiętać. Zmieńmy to! Aby zmienić hasło, klikamy ikonkę profilu w górnym prawym rogu. Teraz ustawienia. I jesteśmy. Wpisujemy nasze stare hasło, następnie nasze nowe i dla pewności jeszcze raz je powtarzamy. Gotowe? No to zapisujemy. Teraz możemy skupić się na samym działaniu Cloud A. Od razu po wejściu rzuca się w oczy kolorowa, czytelna sekcja powiadomień, sekcja wideo wraz z harmonogramem zajęć poniżej. Chronologicznie w sekcji powiadomień możemy prześledzić wszystko, co wysłali i zadali nam wykładowcy oraz sprawdzić, czy nasze zadania lub testy zostały ocenione i zaliczone. W każde takie powiadomienie możemy kliknąć, by rozwinąć zawartość bądź przejść do szczegółów. Harmonogram na stronie głównej wyświetla nam dzisiejsze zajęcia. Możemy za pomocą sztaj przyjąć go do przodu, by sprawdzić zajęcie na następny dzień, bądź przewinąć do tyłu. Pełną wersję, powiększoną, z widokiem na cały bieżący tydzień, znajdziemy w zakładce harmonogram po lewej stronie. O! Właśnie przyszło mi nowe powiadomienie. Moje rozwiązanie testu zostało zaliczone. Super! Przejdźmy teraz do zakładki, która trzyma wiele przydatnych rzeczy. Kursy. Wybieramy interesujący nas przedmiot. W moim przypadku będzie to programowanie w C++. Tutaj będziecie mieli wszystko dotyczące danych zajęć. To, co nas dzisiaj będzie interesować, to dziennik, materiały, zadania, forum oraz spotkania. To, na co warto zwrócić uwagę, zanim przejdziemy dalej, to możliwość podglądu sumy punktów, ilości zadań do oddania oraz liczba nieobecności. Teraz pora na szczegóły. No to lecimy! Dziennik. W nim możemy sprawdzić liczbę punktów bądź oceny, jakie otrzymaliśmy oraz sprawdzić naszą obecność na zajęciach lub jej brak. Materiały. To miejsce, gdzie wykładowca zamieści różnego rodzaju rzeczy, od skanów i zdjęć zeszytów po ćwiczenia dodatkowe. Zadania. Tutaj możemy oddawać zadane prace. Widzimy nazwę zadań, liczbę punktów, które możemy dostać za wykonanie i wysłanie rozwiązania oraz termin, do którego mamy konkretne zadanie oddać. Dla przykładu mamy tutaj parę zadań pozytywnie zaliczonych, jak i jedno niestety niezaliczone, a zaraz za nim jeszcze jedno do dzisiaj nieoddane. Wykorzystajmy tę okazję. Mamy już konkretne zadanie. Zwykle w tym polu znajduje się polecenie albo treść zadania, ewentualnie jakieś wskazówki. Poniżej wykładowca załącza materiały do zadania, albo jego treść w formie skanu albo pliku. Najwyższa pora, by pobrać i sprawdzić, co mam właściwie zrobić. To nie było takie trudne. Mamy rozwiązanie, więc klikamy Wyślij rozwiązanie zadania. Mamy tutaj pole tekstowe, w którym możemy pisać odpowiedzi bądź przekazać jakąś wiadomość. Oprócz tego możemy założyć pliki, skany, gdzie są nasze rozwiązania, albo notatki, jak do tego dochodzili. W moim przypadku rozwiązaniem jest program. Załączę go jako plik. Mamy chyba wszystko. Klikamy wyślij. Bingo! Oddaliśmy właśnie zadanie i pozostaje nam tylko czekać na jego ocenę. Jednak, gdybyśmy chcieli wysłać poprawioną wersję zadania, dopisać coś, zawsze możemy to zrobić. Teraz przyszła kolej na forum. Tutaj możemy razem z wykładowcą tworzyć swego rodzaju posty i odpowiadać na nie. Założę nowy temat i zapytam, co jest nie tak z moim programem. Gotowe! Nie pozostaje nam nic innego jak zapisać i liczyć na szybką odpowiedź. Kilka minut później i mam już pierwszą wiadomość. Ale w międzyczasie udało mi się znaleźć rozwiązanie mojego problemu, więc mogę dać odpowiedź. Może komuś się przydać.
została nam ostatnia rzecz do omówienia. Spotkanie. Można powiedzieć, że jest to bardziej szczegółowa wersja harmonogramu danego przedmiotu. Tutaj możemy znać, ile zostało zrealizowanych zajęć i godzin. Poniżej widzimy daty kolejnych wykładów i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, salę oraz prowadzącego zajęcia oraz ewentualne uwagi. I właśnie tym sposobem udało nam się omówić, jak posługiwać się systemem Cloud-A. Mam nadzieję, że ten krótki materiał był dla Was zrozumiały i ciekawy. Mam również nadzieję, że szybko jak ja pokochacie Cloudę i docenicie ją za ułatwienia i prostotę, jaką oferuje. Dziękuję za oglądanie. Cześć!